1. Szkolenia i filmy motywacyjne to nie to samo co rozwój. Zupełnie jak papier ścierny i toaletowy. Obie rzeczy są przydatne, ale mają zupełnie inne funkcje. Jeżeli je pomylisz, to nie osiągniesz spodziewanego efektu. Pewnie nieraz widziałeś w internecie mnóstwo cytatów motywacyjnych albo krótkie filmy z przesłaniem typu: padłeś? No to powstań! Idź do przodu! Jesteś zwycięzcą! Jeżeli taki film jest dobrze zmontowany, a do tego jeszcze jest dobrze dobrana muzyka, to rzeczywiście może dać powera. Taką szybką dawkę motywacji do tego, żeby jednak ruszyć tyłek na trening albo zrobić coś ze swoim życiem. Problem polega na tym, że taka dawka jest jednorazowa. Obejrzenie takiego filmu nie sprawia, że wiesz coś więcej o tym, jak wyznaczać sobie cele, jak budować nawyki, albo jak pokonywać przeszkody i zniechęcenie, które na pewno się pojawi. Więcej o tym mówiłem na tym wideo. Takie krótkie filmy motywacyjne nie dają Ci wiedzy, dają Ci tylko chwilowego, emocjonalnego kopa. Podobnie jest zresztą z dużymi eventami szkoleniowymi, na których jest nieraz po kilka tysięcy osób. Nie twierdzę, że każde takie szkolenie jest złe, ale za dość wysoką cenę z reguły dostaniesz przede wszystkim tylko jednorazowy zastrzyk motywacji. Dlatego niektórzy mylnie kojarzą je z rozwojem osobistym i twierdzą, że to nie działa na dłużej. 2. W internecie znajdziesz też dużo fałszu, który ukrywa się pod etykietką rozwoju osobistego. Zwłaszcza wszystko związane z filmem Sekret, Potęgą Podświadomości i przereklamowanym pozytywnym myśleniem, gdzie założenie brzmi: możesz wszystko przyciągnąć myślami, a działanie jest opcjonalne. Mnóstwo jest także przekłamań czy wręcz oszustw związanych z zarabianiem pieniędzy. Slogany typu: bogać się kiedy śpisz, czy zarabia miliony bez wychodzenia z domu, są zwykłymi próbami zrobienia pieniędzy na leniwych ludziach. Tylko czy takie rzeczy faktycznie da się zaliczyć do rozwoju osobistego? 3. Nie są bez winy także niektórzy trenerzy rozwoju osobistego, którzy po części propagują bardzo puste treści bez głębszego przesłania i potem dziwią się, że ludzie ich hejtują. No bo co z tego, że zasługujesz na więcej? Albo czy zawsze i wszędzie możesz wszystko? Naprawdę? Zawsze i wszędzie wszystko? Albo slogan: jesteś wyjątkowy. Bo gdyby każdy był wyjątkowy, to określenie wyjątkowy jest zupełnie bezwartościowe. Przeciwnie, na tym nagraniu udowodniłem, że prawdopodobnie wcale nie jesteś taki wyjątkowy. Do tego wszystkiego dochodzi momentami przesadzony marketing i często bardzo wysokie ceny produktów, co może bardzo odpychać i tak jak święta Bożego Narodzenia, śmierdzi komercją. Niestety również sami ludzie, a przede wszystkim ich błędne przekonania, odstraszają ich od rozwoju osobistego. Jeżeli ktoś uważa, że w Polsce nie da się dobrze zarabiać bez znajomości, rząd jest wszystkiemu winny, a tak w ogóle to ja jestem fajny i mi się należy. I taka osoba nagle słyszy, że jest kowalem własnego losu. Musi tylko dużo się uczyć i rozwijać na własną rękę. Musi odstawić browara i serial po pracy i zamiast tego wysilić się i zacząć działać. To takie informacje często zwyczajnie budują duży opór i reakcję obronną, a hejt broni własne ego i pomaga czuć się dobrze. Niestety często ludzi przed zmianą blokuje też zbyt niska wiara w siebie, która o dziwo wcale się nie zmienia ani nie podnosi, kiedy jakiś coach mówi: uwierz w siebie. Bo to tak, jakbyś poszedł do lekarza i usłyszał radę: niech cię nie boli głowa. Ten brak wiary w siebie powoduje, że trudno jest w ogóle zacząć większe zmiany, no bo po co, skoro i tak mi się nie uda? A skoro to jest niemożliwe, to znaczy, że oni kłamią, oszukują i tylko chcą na mnie kasę zarobić. Oczywiście w tym temacie trudno mi zachować 100% obiektywizm, bo sam jestem trenerem rozwoju osobistego, ale mimo wszystko staram się unikać tych wszystkich grzechów, które sam wymieniłem, staram się zawsze dawać Wam jak największą wartość i przy okazji absolutnie nie przesadzać z marketingiem. Mam nadzieję, że mi się to udaje, ale jeżeli tak nie jest, to napiszcie mi o tym proszę w komentarzu, postaram się być jeszcze lepszy w tym, co robię. A na teraz to już wszystko. Dzięki za uwagę. Jak zwykle zachęcam do subskrybowania tego kanału i do polubienia,
mojej strony na Facebooku, bo dzięki temu dużo łatwiej traficie na każdy nowy film, który pojawi się właśnie tutaj. Dzięki i do następnej niedzieli. Robert Marchel.